Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce.pl. Nazywam się Aleksandra Rybińska. To są gorące pytania i przed chwilą rozmawialiśmy z Cezarem Gmyzem o tym, dlaczego właściwie Niemcy nie chcą wysłać Ukrainie ciężkiego uzbrojenia. Teraz pochylimy się nad perspektywami unijnymi dla Ukrainy. Pogrążonej w wojnie Ukrainie zależy na jak najszybszym oczywiście członkostwie w Unii Europejskiej. Nasi wschodni sąsiedzi zrobili ku temu kolejny krok. W ciągu tygodnia wypełnili kwestionariusz członkostwa. Czy mogą spodziewać się przyznania statusu kandydata i czy Unia Europejska wreszcie wspomoże Polskę finansowo, chociażby odblokując KPO, widząc ilu uchodźców przyjęliśmy? To zapyta mojego gościa, profesor Tomasz Grzegorz Grossy, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Na początku marca dużo mówiło się o szybkiej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Gdy opadł już ten początkowy entuzjazm, warto na chłodno może przyjrzeć się tym szansom, jakie one są realnie. No jak się wydaje, te szanse na to, że moglibyśmy oczekiwać szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, są stosunkowo niewielkie. Przede wszystkim musimy pamiętać, że to jest kraj pogrążony w gruncie rzeczy od wielu lat w wojnie z Rosją, dlatego że ten konflikt na wschodzie Ukrainy, jak wiemy, zaczął się w 2014 roku. I to jest po prostu niemożliwe, żeby państwa członkowskie, zwłaszcza z Europy Zachodniej, zgodziły się na przyjęcie kraju, który toczy wojnę, który w związku z tym jest szalenie niestabilny. Choćby z tego powodu ta perspektywa jest bardziej, jak się wydaje, w sferze pewnych marzeń albo symboliki niż realna. Natomiast nawet jeżeli by ten konflikt się skończył, to musimy pamiętać, że te negocjacje mogą trwać wiele lat. Można szacować w przypadku Ukrainy, że to mogłoby potrwać mniej więcej tyle, co w przypadku państw z Europy Środkowej, czyli około 10 lat. Oczywiście pierwszym krokiem do tego byłaby decyzja polityczna o przyznaniu statusu kandydackiego, a póki co nie ma zgody wśród wszystkich państw członkowskich, zwłaszcza z Europy Zachodniej, na to, żeby taki status Ukrainie przyznać. A kto blokuje? Bo wiemy, że Francja jest sceptycznie nastawiona do rozszerzenia dalszego Unii tak ogólnie, ale czy to właśnie Paryż blokuje? No przede wszystkim chodzi o Niderlandy, ale też niechętni są Niemcy i rzecz jasna również Francuzi. Tutaj nawet jeżeli część elity politycznej w poszczególnych krajach Europy Zachodniej patrzy z pewną sympatią na wysiłek wojenny Ukraińców, to różne interesy związane z sukcesem wyborczym, ale również jeśli chodzi o kwestie kosztów ewentualnego przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej albo dzielenia się przez kraje Europy Zachodniej władzą w Unii Europejskiej, to wszystko powstrzymuje tych polityków od działania w kierunku szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Na szczęście pewnym wybawieniem dla tych polityków jest to, że Ukraina toczy wojnę. Jest krajem niestabilnym i w związku z tym tak naprawdę nie ma mowy o tym, żeby takie państwo włączać w struktury Unii Europejskiej. No, Polska jest największym adwokatem w tej chwili Ukrainy w Unii Europejskiej. I po pierwsze, Polska oczywiście silnie popiera członkostwo Kijowa w strukturach unijnych, ale z drugiej strony też Polska przyjęła największą liczbę ukraińskich uchodźców. A mimo tego
Komisja Europejska nie kwapi się do tego, żeby odblokować Polsce te fundusze z tego funduszu odbudowy, czyli na KPO, i w ogóle się nie kwapi do jakiejś pomocy Polsce. I w poprzedniej części gorących pytań redaktor Cezary Gmyz stwierdził, że to się dzieje celowo, bo Niemcy nie chcą, żeby Polska urosła za bardzo w siłę, chcą wręcz wywołać kryzys gospodarczy w Polsce. Czy to przesada? No tutaj przede wszystkim przeszkodą jest ten spór o praworządność. Natomiast my możemy się zastanawiać, czy spór o wartości europejskie, czy szerzej praworządność dotyczy tylko i wyłącznie kwestii bezpośrednio związanych z tym kryzysem, czy też jest to właśnie w gruncie rzeczy szersza rywalizacja pomiędzy Polską a Niemcami, czy pomiędzy niektórymi krajami Europy Środkowej a państwami członkowskimi z Europy Zachodniej. Bezsprzecznie my mamy nieco inną wizję integracji europejskiej. Mówię tutaj o Polsce, ale też niektórych innych krajach Europy Środkowej w stosunku do Europy Zachodniej. Kwestionujemy niektóre pomysły niemieckie i francuskie na przyszłość integracji, na przyszłość niektórych polityk unijnych. I w związku z tym to jest pewien problem w naszych relacjach i instrument praworządności, sankcje finansowe, które się z tym wiążą, w dużym stopniu są pomocne dla wywierania presji przez Paryż i Berlin, na przykład na Warszawę, żeby ona ustępowała w tych różnych konfliktowych sprawach. Mhm. Czyli na razie nie mamy co liczyć na te środki, rozumiem. Pan premier niedawno przyznał, że rzeczywiście tutaj spory pomiędzy Brukselą a Warszawą są nadal istotne. One dotyczą przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej i całego pakietu reform, które Polska miałaby wprowadzić w swoim wymiarze sprawiedliwości, aby odblokować krajowy plan reform. I pan premier powiedział, że nie jest to możliwe wcześniej niż prawdopodobnie pod koniec kwietnia lub najwcześniej na początku maja. Przy czym ta jego deklaracja jest bardzo optymistyczna, bo w gruncie rzeczy, nawet jeżeli zostanie przyjęta ustawa, która zniesie Izbę Dyscyplinarną i zreformuje wymiar sądownictwa, to nie mamy pewności, czy ta ustawa spełni oczekiwania Brukseli, szerzej również Paryża i Berlina, i czy, mówiąc krótko, Polska będzie w dalszym ciągu grillowana w zakresie praworządności, czy też środki europejskie zostaną w końcu odblokowane. No i za tym idzie kolejne pytanie, czyli to, czy rzeczywiście to, że Niemcy w tej chwili no, zaliczyły spory blamasz, a tak naprawdę się troszeczkę, no ten blamasz trwa, on się jeszcze nie zakończył. Czy to jakby otwiera drogę do jakiegoś zmiany układu sił w Europie, też oczywiście w Unii Europejskiej, czyli czy Niemcy stracą na znaczeniu, a Polska, która w tej chwili ma taki wielki moment, kiedy jest w samym środku tych wydarzeń międzynarodowych, czy ma szansę na to, żeby wzmocnić swoją pozycję? No w istocie polityka Niemiec w tym w odniesieniu do wojny na Ukrainie generalnie kompromituje zarówno Berlin, jak i szereg propozycji, które Niemcy wysuwają odnośnie przyszłości integracji europejskiej, poczynając od postępów w polityce obrony Unii Europejskiej, a skończywszy na pewnych zmianach o charakterze ustrojowym, zmierzających w kierunku federacji lub przynajmniej większej centralizacji zarządzania w Unii Europejskiej. Wiarygodność Niemiec w
została wystawiona mocno na szwank. Jeżeli Niemcy w związku z tym miały być pewnym fundamentem chociażby polityki obronnej Unii Europejskiej w podobny sposób, jak reagują na kryzys ukraiński, no to rzecz jasna kraje zagrożone w największym stopniu agresją rosyjską, tak zwanej wschodniej flanki NATO, no trudno, żeby oczekiwały ze spokojem na postępy polityki obronnej Unii Europejskiej, bo po prostu największe państwo członkowskie w sytuacji kryzysu nie wiadomo, jak by się zachowało. To obniża wiarygodność sojuszniczą Niemiec i szerzej przywództwo Niemiec w Unii Europejskiej, dlatego że wszyscy widzą, że ta wcześniejsza polityka Niemiec w stosunku do Rosji, uzależnienie Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu i tak naprawdę lekceważenie interesów bezpieczeństwa zarówno Ukrainy, jak i Polski, jak i wielu innych krajów wschodniej flanki NATO, doprowadziły do bardzo poważnego kryzysu i bardzo poważnych kosztów, które uderzyły w całą w gruncie rzeczy Unię Europejską. To jest cios w reputację Niemiec i z całą pewnością będzie utrudniać Berlinowi lansowanie kolejnych pomysłów w ramach Unii Europejskiej. No i mieliśmy oczywiście już 5 pakietów sankcji, czy unijnych sankcji. Czy te sankcje są wystarczające? Premier Morawiecki powiedział, że nie i podkreślił, że znaczy apelował, niech polityka interesów nie dominuje nad polityką sumienia. To jest ta Unia Europejska, do której Ukraina bardzo chce dołączyć. No w istocie tutaj te sankcje były podejmowane stosunkowo niełatwo, bym powiedział. Już sam fakt, że przyjęto kolejne pakiety, wskazywało na to, że nie było przynajmniej na początku konfliktu zgody co do wszystkich sankcji. One musiały być negocjowane z wielkim trudem i w dużych bólach, aby stopniowo ten zakres sankcji mógł być poszerzony. W dalszym ciągu trwają te rozmowy. Jak wiemy, w dalszym ciągu nie ma zgody wszystkich państw członkowskich, chociażby jeśli chodzi o import surowców energetycznych z Rosji, a dokładnie kiedy ten import miałby się zakończyć. I to jest przykład na to, że no, nawet w sytuacji tak poważnego kryzysu geopolitycznego, największego od czasu zakończenia II wojny światowej, Europa nie jest w stanie działać sprawnie. Tutaj w dalszym ciągu podejmowanie decyzji przychodzi jej z dużym trudem. I też nie jest w stanie reagować na różne skutki tego kryzysu, chociażby kryzys uchodźczy, w sposób, który by był, można by rzec, na miarę tych wyzwań. I prawdopodobnie jedną z przyczyn, dlaczego to wszystko tak długo trwa i dlaczego to nie postępuje tak, jakby tego wymagała sytuacja chwili, no jest to wahające się i w gruncie rzeczy dość słabe przywództwo Niemiec, które w gruncie rzeczy pewne sankcje od początku blokują, nie są w stanie uzgodnić, czy i w jakim zakresie dostarczać Ukrainie broni i mają w gruncie rzeczy bardzo sprzeczne opinie na temat samej wojny na Ukrainie. W dalszym ciągu bardzo przeciwstawne koncepcje dotyczące ułożenia relacji z Federacją Rosyjską, a także tego, w jaki sposób ustosunkować się do bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. No tak, musimy niestety kończyć, ale to państwu przypomnę, że był coś takiego jak pakiet migracyjny, który pani przewodnicząca von der Leyen nie tak dawno temu przedstawiła. Byłaby teraz okazja, żeby się nad tym pochylić i coś
uregulować, ale oczywiście Unia z niej nie skorzystała i chyba nie skorzysta. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Tomasz Grzegorz Grossy, Uniwersytet Warszawski, był moim Państwa gościem, a Państwa zachęcam do pozostania z nami, bo mamy jeszcze wiele ciekawych tematów dzisiaj dla Państwa. Zapraszam.